Cześć, mam na imię Ola. W tym materiale zapoznam Cię z budową wirusów. Wirusy są specyficznymi istnieniami, ponieważ nie należą do świata ożywionego, ani ostatecznie do nieożywionego. Posiadają naturę dualistyczną, na co wskazują cechy, którymi się wykazują. Posiadają materiał genetyczny oraz wykazują pewne funkcje życiowe. Co może zakwalifikować je do organizmów żywych. Natomiast do nieożywionych elementów świata może zakwalifikować je krystalizacja, czyli proces, jakiemu ulegają, oraz brak budowy komórkowej. Przejdźmy do budowy wirusa. Wirus składa się z płaszcza białkowego, czyli tak zwanego kapsydu. Który zbudowany jest z mniejszych elementów kapsomerów. Wewnątrz płaszcza białkowego znajduje się materiał genetyczny. W zależności od tego, jakie komórki wirus atakuje, może być to RNA bądź DNA. Wirusy bakteryjne, czyli tak zwane bakteriofagi, posiadają zazwyczaj DNA. Wirusy, które atakują komórki roślinne, posiadają RNA. A wirusy, które atakują komórki zwierzęce, mogą posiadać zarówno RNA, jak i DNA. Wirusy możemy podzielić również ze względu na ich budowę. Tak jak na tym schemacie, wirus może mieć kształt jakiejś przestrzennej bryły, również bryły otoczonej lipidową otoczką, o której za chwilę więcej powiem. Może mieć budowę pałeczkowatą, w tym przypadku kapsomery owijają się wokół liniowego materiału genetycznego. A to jest tak zwany bakteriofag, czyli również kapsyd o budowie bryłowej, ale dodatkowo ten wirus posiada białka spiralnie skręcone, tak zwana szyjka, płytkę enzymatyczną oraz włókna. Płytka enzymatyczna pełni szczególną rolę, ponieważ pozwala bakteriofagowi dostać się do komórki roślinnej poprzez nadtrawienie ściany komórkowej rośliny. A teraz zapoznam Cię ze sposobem, w jaki wirusy cały czas istnieją na naszym świecie, czyli z ich cyklem rozwojowym. Zacznijmy od bakteriofaga. Tak jak wspomniałam, płytka enzymatyczna pozwala mu dostać się do wnętrza komórki roślinnej. Nadtrawienie ściany komórkowej pozwala przedostać się materiałowi genetycznemu do środka. Kapsyd zostaje na zewnątrz komórki. Wewnątrz komórki roślinnej materiał genetyczny bakteriofaga zostaje powielony. Także powstaje wiele kopii tego materiału oraz elementy tworzące jego kapsyd.
Gdy zostanie wyprodukowana już odpowiednia ilość materiału genetycznego oraz elementów kapsydów, komórka gospodarza zostaje rozerwana, a na zewnątrz wydostają się nowe bakteriofagi. Ten cykl nazywamy cyklem litycznym. Ale istnieje jeszcze cykl lizogeniczny. W tym cyklu komórka gospodarza nie ulega rozpadowi, natomiast jest zainfekowana i wciąż produkuje nowe wirusy. W taki sposób nie rozmnażają się, ale reprodukują wirusy. W taki sposób reprodukują się wirusy, które posiadają otoczkę lipidową. Ich otoczka jest upodobniona do danej komórki danego organizmu, którą mają zamiar zaatakować. Dzięki temu białka akceptorowe, które znajdują się na błonie komórkowej komórki roślinnej bądź zwierzęcej, nie rozróżniają wirusa jako intruza i pozwalają wniknąć do środka materiałowi genetycznemu wirusa, a jego błona zostaje wbudowana do błony komórkowej atakowanej komórki. W środku następuje przyłączenie materiału genetycznego wirusa do materiału genetycznego komórki atakowanej. Również tutaj mamy powielenie materiału genetycznego oraz elementów kapsydu. Ale gdy wirusy poskładają się już w całość w środku komórki, nie następuje tutaj rozerwanie komórki, ale jedynie oderwanie się części błony komórkowej, która tworzy teraz nową otoczkę nowo powstałego wirusa. Na klasówce możesz często spotkać się z pytaniami o kształt wirusa, o rodzaj materiału genetycznego, jaki się w nim znajduje. I zazwyczaj pytanie o bakteriofaga. Dziękuję za uwagę.